Jak jestem na urlopie, to zdarza mi się od czasu do czasu pomyśleć, obserwując współtowarzyszy, którzy są w tym samym hotelu co ja. I stwierdziłem, oczywiście się mylę, ale poprawcie mnie, jeżeli ktoś mnie będzie chciał poprawić, to ja bardzo proszę, ja chętnie zmienię zdanie. Ale wpadłem na taki wniosek i o mało się przez ten wniosek nie przewróciłem. Wniosek jest następujący. Nie dość, że ludzie się boją ciszy, nie dość, że ludzie się boją myślenia, to ludzie źle się czują sami ze sobą. Źle się czują sami ze sobą, ponieważ jak myślą o sobie, jak myślą o swoim życiu, to zazwyczaj podsumowując swoje życie, dochodzą do nieciekawych dla siebie wniosków. I w tym momencie wpadają na genialny pomysł. Na genialny pomysł, że chcą być szczęśliwi. Ludzie chcą być szczęśliwi i żeby być szczęśliwi, to potrzebują coś do tego szczęścia. To, co zazwyczaj ludzie potrzebują do szczęścia, to są dzieci. To znaczy, doszedłem do wniosku, że bardzo często ludzie produkują dzieci po to, żeby być szczęśliwi. Czyli, że gdyby tych dzieci nie mieli, to by szczęśliwi nie byli. A ponieważ chcą być szczęśliwi, to produkują sobie dzieci. Mogliby wyprodukować coś innego, ale dzieci są najprostszym rozwiązaniem. To znaczy, te dzieci mają dać im szczęście i dlatego dzieci są zobowiązane do służenia swoim rodzicom w produkcji szczęścia. W większości, zauważam, że w większości rodzice wymagają od swoich dzieci, aby te dzieci dały im szczęście. Nie dość, że sami nie potrafią dać tym dzieciom szczęścia, to oczekują i wymagają od Bogu, ducha w innych małych smarkaczy, żeby oni wyprodukowali szczęście. Kochani, ja wiem, że ja się mylę. Oczywiście tak nie jest. Oczywiście, drogi oglądaczu, ty zupełnie inaczej postępujesz, ale gdybyś jednak stwierdził, że chcesz mnie bardzo przekonać, to powiedz mi, czy potrafisz być szczęśliwy bez dziecka? Bo jeżeli nie potrafisz być szczęśliwy bez dziecka, to jak ty to swoje dziecko chcesz nauczyć bycia szczęśliwym?